Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku na kanale i jak widzicie zaczynamy od nowego eventu, ale właściwie to na początek macie właśnie prezent na ekranach waszych. Dostałem darową paczkę po raz, nie wiem już który w tej FIFA. Nie wiem czy to nie jest jakiś błąd, zaakceptuję to, zobaczymy czy ta paczka jest naprawdę w moim sklepie. To jest paczka za 125 tysięcy, nie wiem czy dostał każdy, czy to jest po prostu jakiś błąd. Nie, nie mam tej paczki, czyli to był po prostu jakiś błąd. Nie wiem co to było, ale mamy event, nowy event, mamy dwie paczki w cenie jednej. Czyli po prostu paczki są jakby za połowę tańsze. Jak widzicie, złota paczka zawodników premium, czyli paczka normalnie za 25 tysięcy jest za 12,5 tysiąca. Paczka za 22,5 tysiąca to jest paczka normalna za 45 tysięcy i paczka za 27,5 tysiąca to jest paczka za 55 tysięcy. Myślę, że te paczki za 25 tysięcy z samymi zawodnikami można otworzyć. Otworzymy sobie je na koniec odcinka. Nie wiem, czy otworzę wszystkie, czy tylko kilka. Zobaczymy, co jest więcej jeszcze dostępne w sklepie. Nie w sklepie, tylko w SBC. To jest dla mnie najważniejsze, jak dobrze wiecie, jak jesteście na kanale. Jest nowe SBC 5x5, za chwilkę sobie to zrobię. Jest pewnie nowe SBC o ikonę piłkarz wymiany fut, czyli mamy nową wymianę fut za marzec. I co tutaj jest? Mamy Kenny Lala, czyli inform jego pierwszy za 4 żetony jakby wymiany fut. Paczka za 55 tysięcy. Jest Suso inform, inform Hulk. Paczka za 100 tysięcy. Leon Goretzka za 10 kart wymiany fut. Diego Costa za 12 kart wymiany fut i wow, Phil Foden za 14 kart wymiany fut. Tu podoba mi się to, że w końcu obniżyli koszt tych żetonów o paczkę za 100 tysięcy na 9, a nie jak 12 było to zawsze. Czyli myślę, że teraz już każdy może sobie spokojnie te 9 kart uzbierać na paczkę za 100 tysięcy. Nowa ikona Optimus Prime Cannavaro w SBC, koszt nie patrzyłem oczywiście jeszcze, 88, czyli taki sam jak dwóch poprzednich ikon, czyli około 1 700 000 to minimum. I to by było na ten moment chyba wszystko z nowych SBC. Jeszcze za chwilkę wejdziemy sobie w zadania tygodniowe. I mamy pierwsze, wygraj 6 pojedynczych meczów online składem samych srebrnych piłkarzy i otrzymy paczkę dwóch zawodników rzadkich. Asystuj w Squad Battle z 5 razy srebrnymi piłkarzami na poziomie minimum zawodowiec i dostaniesz żeton draftu. To jest bardzo fajne, polecam wam zdecydowanie sobie to zrobić. Tutaj mam jakieś stroje po raz kolejny. Pierwsza karta do wymiany fut. Trzeba wygrać 10 meczów online i otrzymamy właśnie ten żeton. I kolejny żeton jest w tym tygodniu dwie bramki w 9 wygranych meczach i otrzymamy kolejnego piłkarza z wymiany fut. I trzecia karta do wymiany fut, strzelić w tym tygodniu w 3 różnych meczach sezonów towarzyskich i otrzymamy właśnie kolejną kartę do wymiany fut. To jest tyle, jeżeli chodzi o zadania tygodniowe. I jak wchodzicie do futa, mamy właśnie najlepsi piłkarze w formie. Najlepsze formy są dostępne teraz w paczkach i najlepsze w ogóle karty, widzimy też Sergio Ramosa, Man of the Match. Więc tych kart jest naprawdę chyba około 20 dostępnych teraz w tym momencie w paczkach. I mamy też będą SBC co jakiś czas. Nie patrzyłem co ile to jest SBC, napięcie 5x5. To SBC jest na 24 godziny, czyli jutro będzie pewnie kolejne i do końca tygodnia pewnie codziennie będzie nowe SBC. Także co, przechodzimy, ja zrobię to SBC, pokażę wam, żeby zrobić jak najtaniej. A jak nie, to będziecie mieli po prostu link w komentarzu, paczka za 45 tysięcy, więc naprawdę fajna. Dobra, SBC zrobione, ja to będę zgaszał w ten sposób, wy zrobicie sobie po prostu, pokażę już tak, żeby było z pełnym zgraniem, z Shadlim i z tym z Francuzem na środkowej pomocy, wtedy będziecie mieli na pewno zgranie, oczywiście link do najtańszego zespołu oczywiście wam pokażę w komentarzu, czekajcie, nie w tą stronę, oczywiście poleciałem jak zawsze. Paczka naprawdę za 45 tysięcy, koszt, nie wiem, myślę jakieś 7-8 tysięcy, myślę, że większość z was zrobi to po prostu sobie za darmo, tak jak ja, bo macie na pewno bardzo dużo zespołów, bardzo dużo kart w zespole, paczka 45 tysięcy. Jutro będzie odcinek z ważnych meczów na kanale i będzie oczywiście też na moich pobocznych kontach, 3 pobocznych kontach i to SBC też się pojawi na tym odcinku. I dobra, wiecie co? Mówiłem, że otworzymy sobie kilka tych paczek, te paczki, złote paczki premium, one są w tej samej cenie, paczki promocyjne, tylko musicie patrzeć, żeby były właśnie w cenie jakby połowę tańsze. Otworzymy sobie kilka tych paczek za 25 tysięcy, czyli za 12,5 tysiąca podczas tego eventu, zobaczymy jak to wychodzi, jeżeli chodzi o zwrot tych końców. Może zobaczymy co uda się trafić. Pierwsza paczka, zobaczymy czy będą ekrany. Nie, nawet nie ma ekranów. Dobra, czyli daliśmy za paczkę 12,5 tysiąca. Za sam Quicksell paczki mamy 4,4600. Czyli płacimy około jakieś 8 tysięcy za każdą paczkę. Jeżeli nie będzie karty wartej więcej niż 8 tysięcy, to prawdopodobnie będzie po prostu do tyłu. Dobra, otworzę jeszcze jedną tą za 55 tysięcy, czyli tutaj za 27,5 tysiąca. Jeżeli w tej paczce nic nie będzie, to otworzymy paczkę jeszcze za... Jest walkout! Tego się naprawdę nie spodziewałem. Jest to zwykły walkout, nie ma karty specjalnej. Argentyna. Napastnik. Aguero! Nie wierzę w to! Aguero w paczce za... Tak naprawdę 27,5 tysiąca. Nie mam pojęcia ile w tym momencie Aguero jest warty. Za chwilkę to sobie zobaczymy, ale na pewno końcy zarobiłem.
Okej, okay, Aguero warty jest 120 tysięcy, czyli praktycznie 100 tysięcy niemal jestem na plusie, więc otworzymy sobie jeszcze dwie paczki te za 25 tysięcy, chociaż naprawdę nie wiem, czy nie lepiej otworzyć sobie te paczki za 55 tysięcy, które kosztują w tym momencie 27 tysięcy i jeszcze 4 tysiące monet, to naprawdę bardzo fajne kilka 80 trójek. Tutaj w tej paczce, jak widzicie, taki sam mniej więcej koszt Quicksalu jest jak w tej poprzedniej paczce, czyli około, można powiedzieć, 5 tysięcy, plus jeszcze mamy kilka kondycji zawsze w tej paczce, więc jakieś 7-8 tysięcy, więc mniej więcej płacimy 20 tysięcy za to, jeżeli nic w tej paczce nie będzie, ale trafiliśmy na szczęście Aguero. Okej, także tego naprawdę, powiem wam szczerze, że się nie spodziewałem. Kolejna paczka za 12,5 tysiąca. Dobra, drugi walkout z rzędu, to by było już zdecydowanie za dużo, ale mamy ekrany. Jest to po raz kolejny zwykła karta, Brazylia, środkowy obrońca, David Luiz. I dobra, ostatnia paczka za 12,5 tysiąca i przechodzimy do paczki, która jest dostępna za SBC. Szkoda, bez walkoutu, ale i tak naprawdę nie będę narzekał, bo trafiliśmy naprawdę Aguero. Karta warta 120 tysięcy, więc zarobiliśmy około 100 tysięcy, no może trochę mniej, bo otworzyłem teraz te trzy paczki jeszcze za 12,5 tysiąca, więc myślę, że około 80, może 90 tysięcy jestem na plusie. Także co, to będzie ostatnia paczka w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że wam się podobało w końcu. Mam nadzieję, że wrócę do normalnego nagrywania codziennego, w końcu jest event, mam nadzieję, że będzie coraz więcej SBC, że po prostu jest co do robienia w końcu w tej grze, a nie tylko drafty i praktycznie nic więcej, tylko wkurzanie się na grę w FUT Champions czy Division Rivals. Jak możecie, zostawcie lajka, jak nie słyszycie kanału, zasubskrybujcie. Piszcie też oczywiście, co trafiliście w tej paczce za SBC, czy otwieracie paczki, które są dostępne. Jest walkout kolejny, które są dostępne na przecenie. Jest to Inform Walkout? Tak jest, Inform Walkout. Anglia, środkowy obrońca. Tarkowski, to jest Tarkowski 85 overalla walkout inform za SBC, które daliśmy jakieś, nie wiem, 6-7 tysięcy. Właściwie ja to dałem za darmo, bo miałem większość chyba zawodników, powiem wam szczerze, niewymiennych, co kojarzę. Albo po prostu miałem spaczek, więc ja dałem nic praktycznie za to SBC. Czy w paczce oprócz Tarkowskiego jest coś jeszcze? Giuliano, ale to jest naprawdę nieważne. Tarkowski, który jest warty jakieś ponad 30 tysięcy, więc myślę, że ponad 30 tysięcy na tej paczce. Razem po dzisiejszym odcinku ponad 100 tysięcy lekko profitu. Tego się naprawdę nie spodziewałem, włączając nagrywanie. Także jestem naprawdę bardzo zadowolony. Mam nadzieję, że wy też trafiliście w coś dobrego w tej paczce. I widzimy się jutro w odcinku z ważnych meczów i pewnie po 19 jutro w kolejnym SBC. Na razie.